Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Tak, nagrywam te odcinki pod rząd. Nie pytajcie mnie, dlaczego jestem w tym samym. Mózg. W tej samej koszulce. No dobrze. Zanieśmy to do naszego oficera. Niech chłop ma. A co? A co mi zależy? Mławca też weźmiemy. Teraz poproszę tak. Chodź tu, koń. O nie! O nie! A bo dobra, dawaj, weźmiemy go. Znowu on. Chodź tu, ty frajerze. Chodź. O, jak ja cię dobrze pamiętam. Ty kurde mendo. Jedna, chodź tu. Zaraz cię kurde porobię. A, teraz już nie jesteś taki mądry. Ale ostatnio mu tak to życie. Może dlatego, że sobie ulepszyłem te ataki. W skillach. Ciekawe. Uciek? Uciek? Taki jesteś cwaniaczek. Ostatnio nie uciekałeś. Dobra. Aha, bo ja muszę przytrzymać, dobra. Zban jeden, kurde, mnie zdenerwował ostatnio. Dobra. Ale co ty chcesz? Po co mi mutageny? Panie kochany. Dobra, weźmiemy ten mutagen, ale on... No niech będzie, no na razie i tak jakby... Dobra, spokojnie. I na razie to są te rzeczy niepotrzebne. Znaki. Ja chcę sobie poprawić znak, który się nazywa... Nigo... Quen, o właśnie. Tak. Jeszcze jak? Aha, to ja od nowa teraz muszę ten skill wrzucić. Proszę cię bardzo. No i pięknie. Dobra, chodź tu koń. Dalej. Jedźmy tam do tego władcy. I w drzewo, tak jest. Znowu ta trójka co ostatnio, nie? Przejrzałem. Czy będą wilki gdzieś po drodze. Dobra, dawajcie. Chodźcie tu. O kurde, one są na piątym levelu. No to zaraz zostanę. O nie. Ale dobra, widać, że z ogniem im nie po drodze. Waflą. Łoń. No, pięknie. Potrzeba. Zawsze. Nie można zawsze gdzieś tam pohandlować chyba, nie? Taba. Wungiel. Trzeba będzie to wszystko posprzedawać, bo mi to jest tak średnio potrzebne. Coś tu jeszcze jest? Aha, wilki, dobra, nie. Mam już, mi się nie chce bić. Dobra, jedziemy dalej. Koń! Chodź tu. I tam hałasowało. Dalej pompują. O, jakiś akcjonez będzie, bo się załadowało. Co to jest do cholery? Żyto? Masz mnie za ślepca czy głupiego? To ziarno jest spleśniałe. Nie wiedziałem. Czyli za głupiego. Cholera, nigdy się nie nauczycie. Kodeks wojskowy, paragraf 2, ustęp 3.
za dostarczenie wadliwych dóbr 15 razów kańczugiem. Wykonać! Nie, 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 na bogi, nie! Czego? Co zrobisz? O! No właśnie. Widzę, że przestałeś udawać dobrego wujka. Niczego nie udawałem. Wyciągnąłem do tych ludzi dłoń, a oni ją odepchnęli. Może dlatego, że ta sama dłoń trzymała miecz, od którego zginęli ich bliscy? Ha! Moralista się znalazł. A co ty byś zrobił na moim miejscu, co? Nie byłbym na twoim miejscu. Mów, po co przyszedłeś? Wywiązałem się z umowy. Teraz twoja kolej. Gdzie pojechała Yennefer? Do Wyzimy. Czyli cały czas była dzień drogi stąd, pod moim nosem. Mogłeś powiedzieć. Mogłem. Ale wtedy nie zabiłbyś Gryfa. Wiadomo. Coś za coś. Stój! Nie skończyliśmy rozmawiać. Masz. Weź jeszcze to złoto. Żebyś nie czuł, że jesteś stratny. Oczywiście, że biorę. Kurde, jestem Wiedźminem, słuchajcie, no co? Chciał miałbym, o kurde. Nie pokazują. Dobra, idziemy szukać Yennefer. Ja chyba zaraz wyłączę ten samouczek, bo już mnie zaczyna pomału to denerwować, że muszę za każdym razem to przeklikiwać. Ale wiem, że jak go wyłączę, to pewnie akurat wtedy będę go potrzebował, więc wiecie. Zobaczyć, bo pomału się ściemnie na dworze, żebym wam nie zniknął tutaj z tej kamery, już zaczyna tak być. Albo wiecie co? Panie kolego, chcesz coś tutaj ze mnie kupić może? Zaraz znowu się widzimy. Dziękuję za ratunek. Ludzie różnie gadają o Wiedźminach, ale ja zawsze wiedziałem, że to porządny cech. Wiadomo. Widzę, że udało ci się ocalić towary. Teraz czekam na naprawę wozu. Czas mija, straty rosną. Potrzebujecie czegoś? Oddam za pół darmo. Czyli raczej nie będziesz miał pieniędzy, co? Ale zobaczmy. Rzucę okiem. 160 ma. Ja bym chciał mu posprzedawać pewne rzeczy. O, miałem przecież skoczyć na ryby, już zapomniałem o tym. Tak zwane rupiecie. Sprzedaję. Nie mogę z wędki korzystać? A, nie mogę, dobra, myślałem, że będę mógł. Nie, no listy od Yennefer. Dajemy, bo to... Okej, to zmieni. Drogie jest. Spoko. No sprzedajmy, co możemy. Może sobie kupimy jakąś broń za to. Ja i tak z alchemii raczej nie korzystam. Pójdźmy do tego krasnoluda jeszcze. Pójdźmy do krasnoluda, bo on może będzie miał jakąś fajną... jakiś fajny mieczyk dla mnie. Panie kolego. Witam stałego klienta. Dawaj. Czyli co masz na sprzedaż? Co my tu mamy? Koszula to mnie nie interesuje. Mamy jakiś pancerz, ale nie mogę go jeszcze nosić, tego też nie. Ale broni to ty nie masz, co? A szkoda. Mamy jakieś schematy. No dobra, to zobaczymy, może w tej Wyzimie ktoś będzie. W tej Wyzimie będzie ktoś, kto
To mi coś przyda fajnego. Dobra, dojdziemy do Wasemira. Ło! Ło! Widzieliście to? Tutaj widzę, z odcinka na odcinek robi się ciekawie. Co wyście teraz robiły? Okej. Okay. Chodź sobie, drzwi otwiera. Co tu się dzieje? Yennefer jest w Wizimie. Mam tam paru znajomych, więc... Coś nie tak? Rozejrzyj się. Będzie awantura. Co to za jedni? Patrioci piją siódmą kolejkę za Temerię i już ich pięści świerzbią. Nie widzę tu Nilfgaardczyków. Kogoś sobie znajdą. Kupię prowiant na drogę i jedziemy. Geralt, nie mieszajmy się. Ten jeden raz. No, tu pewnie będzie coś się działo i akurat będę musiał się zmieszać. Co się stało z tarczą? Zdjęłam. Zdjęłaś? Może złote słońce zawiesisz? Nie mogę tu mieć temerskich barw. Jeszcze przyjdą i karczmy spalą. Może to prawda, co gadają, że cesarscy ci mili, żeś Nilfgaardzka kurwa. Puszczę to w niepamięć, Litka, bo wiem, że ci żal serce toczy. Gówno wiesz. Powiesili mi siostrę, wywlekli ją przed klasztor jak psa. Powiedzieli, że w Nilfgaardzie nie ma miejsca na zabobony, że gniewu boskiego się nie boją. A ty? Nie boisz się? Gdyby nie Anulka, dzieciak by ci się pępowiną zadusił. Masz syna, bo cię siostra w połogu pilnowała. Nie boisz się gniewu boskiego? Nie boisz się, ty suko! O kurde! What the fuck? Zostaw mnie! Co tu się dzieje? Znacie ten medalion, ludzie. Wiecie, co oznacza. Odstąpcie. Cała jesteś? Ludzie, mówią, że wiedźminy dzieci porywają. Co wam cesarz obiecał, odmieńcy, co? Może państwo własne, jak drzewiej elfom? Precz stąd wszyscy. My nigdzie nie idziemy. Wy też zostajecie. To za banda jełopów, bo to się nie da inaczej nazwać. Widzę. Prawda. Należy teraz do mnie. Teraz się z wami zabawię, czekaj. O budy. No już, trzy machnięcia już po nich, co za kurde wafle. Będą cwaniakować. Już dobrze, po wszystkim. Zostaw! Nie zbliżaj się! Widzieliście jego twarz, bogowie? Odejdź stąd i nie wracaj nigdy! No to tyle z niemieszaniem się. Chodźmy. To nie myśmy zaczęli tę burdę. Człowieku. Wymówki, wymówki. Całe te. I Yennefer? A jak? Dostałam raport, że w Białym Sadzie pojawił się wiedźmin. Wiedziałam, że to ty. Że jedziesz moim tropem. Mogłam poczekać, aż mnie znajdziesz. Ale wiesz, cierpliwość nigdy nie była moją mocną stroną. Dobrze cię widzieć, Geralt. Jeszcze lepiej byłoby cię uścisnąć. Gdyby nie to, że jesteś cały we krwi. Wybacz, nie spodziewałem się ciebie. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie tak wyobrażałem sobie to spotkanie. A ja? Bez obstawy Nilfgaardczyków, jak nie mam. Yennefer, nie zrozum mnie źle. Też się cieszę, że cię widzę.
ale jesteś nam chyba winna wyjaśnienia. Udzielę ich, ale już w zimie. Szykujcie konie. Tu też możemy porozmawiać. Niedaleko są urocze sady. Akurat kwitną, więc prawie nie czuć trupów. Kusząca propozycja, ale niestety muszę powiedzieć nie. Widzisz, w zimie ktoś na ciebie czeka. Ktoś, kto czekać nie lubi. Cesarz Emhyrfar Emrejs. Dla przyjaciół biały płomień tańczący na kurhanach wrogów. Wątpię, żeby zaliczył mnie do tego grona. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, chciał mnie zabić. Cóż, a teraz chcę ci złożyć propozycję. Z gatunku tych nie do odrzucenia. Ja nie odrzuciłam, choć mogłam. No dobrze, mogę wysłuchać, co ma do powiedzenia. Cesarz Nilfgaardu, senior Metine, Ebing i Gamere, suweren Nazairu i Vicovaro na pewno poczuje się zaszczycony. A ty? A ja pojadę w drugą stronę. Zdaje się, że zaproszenie do Wyzimy jest imienne. Poza tym mam co robić. Ker Morhen. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Dzięki za pomoc. I do zobaczenia. Jak twój koń? Szybki jest? Nie narzekam. Czemu pytasz? Chciałabym wrócić za solidne miejskie mury tak szybko, jak to możliwe. Jakiś akcjones będzie. Bo się obawia czegoś. No dobrze. Wiesz, śniłaś mi się niedawno. Znając ciebie, to pewnie był nieprzyzwoity. Tylko na początku, a potem... A potem? No, dziki gon. Dziady. A co, ja będę miał jechać teraz? No mam nadzieję, że nie, bo ja na pewno gdzieś w krzaki pojadę. Pogadamy o tym jutro, dobrze? Po audiencji. Też wafle niezłe, nie? Upiory nie wiadomo co, a nie potrafią przejść jak drewnianego mostu nie ma. Swej dawnej miłości Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. W końcu dzięki komendantowi nilfgaardzkiego garnizonu Geralt dowiedział się, że Yennefer przebywa w Wyzimie. Ja tak mam na co dzień, co nie? Po każdym turnieju. Jak kończę odcinek, to też. Spoko. Opłaca się, mówię wam. Może być. A tak właśnie mówię. Nieważne, coś tam. Nieważne. Dobra, okej. Myślisz, że Mchyra obchodzi, co mam za uszami? Wasz mość raczy mówić o cesarskiej mości, używając pełnego tytułu albo wcale. Wasz mość zasiądzie na berżerze.
Na czym? Na tym krześle. Kledwyn, proszę waszmość ogolić baczki na półcala. Co jest nie tak z moją brodą? Myślałem, że dodaje mi powagi. Ale ujmuje elegancji. W Nilfgaardzie broda uchodzi za niemiłą oku. Zwłaszcza, jeśli zalęgły się w niej wszy. Byłem długo w drodze. Zresztą nieważne, róbcie swoje. Proszę odchylić głowę i nie ruszać się. A także odpowiedzieć na parę pytań. Wasza wielmożność, nie wiem, czy to jest właściwy moment. Ciężko o właściwszy. Ludzie stają się niezwykle szczerzy, kiedy czują brzytwę na gardle. Morvran Vorhis, dowódca dywizji Alba. Zanim zostaniesz zaprowadzony przed oblicze cesarza, wiedźminie, muszę zweryfikować pewne informacje. To tylko formalność, ale trzeba jej dopełnić. Oczywiście, porządek w papierach musi być. A zatem Geralt Rif. Miejsce urodzenia nieznane. Rodzice nieznani. Wiek nieznany. Ale to nieistotne szczegóły. Przejdźmy do ostatnich wydarzeń. Oblężenie. A z rodzicami to wiemy, jak to było, nie? Jego matka czarodziejką była. To by średnio z życiem radziła. Wiecie co, ja nie przedziłem Wiedźmina dwójki i próbuję sobie na szybko się połapać, co mogło się tam wydarzyć. Cholera wie. A niech będzie, że go zabiłem. Poltest kazał mi oczyścić drogę. Chłopak się nawinął. Zabicie dziedzica Lavalette nie zrobiło na tobie wrażenia? W sumie, skoro zwą cię zabójcą królów, to jakie znaczenie ma byle baron? Dalej, potem schroniłeś się w urokliwym Flotsam, skąd przebiłeś się w okolice Vergen. Tylko jak? Miasto uchodziło za odcięte od świata. Szybko. Obojętne, mówię wam, nie przechodziłem. Komanda Skojatel. Zabójca potworów i zabójca ludzi. Ciekawe zawierasz sojusze. Aha. Coś mi mówi, że najciekawsze jeszcze przede mną. No, pytaj dalej, bo mi zaraz broda odrośnie. To ogolimy cię raz jeszcze. Następnie. Niesławny szczyt w Lochmuin. Byłeś tam. I znów mieszałeś się w sprawy możnych. Bo możni uwięzili ty i Smerigold. Powinieneś wiedzieć, że to bliska mi osoba, a ja bliskie osoby mam w zwyczaju ratować. I zrobiłeś to, przy okazji doprowadzając do tego, że Radowid ma na usługach kapitułę czarodziejów. Nilfgaard dopiero co wszczął wojnę, niesprowokowany, więc powstrzymaj się od moralizowania. Niech waszmość siedzi spokojnie. Już kończę. Będzie trudno. Bo z tego, co wiem, wkrótce potem patrzyłeś, jak wadliwy Megaskop rozrywa twoją znajomą. Chile de Tancarville na kawałki. Patrzyłem, prawda? Ale pozwoliłem jej w końcu uciec. Z pułapki, którą zapisz proszę, żeby faktycznie wszystko się zgadzało w papierach, zastawił wasz człowiek. Leto z Gulety. Cóż, racja stanu wymaga czasem trudnych aliansów. Nawet z Wiedźmina. Alians wciąż trwa? Co się dzieje z Leto? Miałem nadzieję, że to ty odpowiesz na to pytanie. Ach, czyli Leto się przed wami ukrywa. Zapewne nie bez powodu. Racja stanu się zmieniła, co? Nie wiem, gdzie jest. A gdybym wiedział, też bym ci nie powiedział. Choćby z brzytwą na gardle. To chyba wszystko. Jeszcze podpis poświadczający, że zeznałeś prawdę i tylko prawdę pod groźbą więzienia bądź śmierci, etc. Tu
I jeszcze kto? Skoro procedury zostały wypełnione, proszę wielmożność o opuszczenie pokoju. Będziemy waszmości Geraldowi dobierać strój. To ważna sprawa, ale obędziemy się bez asysty generała. Cóż, szkoda. Mógłbym coś doradzić. Bywaj, Gerald. I udanej audiencji. Czuję się raczej, jakbyście szykowali mnie na wesele. Wtedy przygotowałbym waszmości surdut, frak bądź ewentualnie tużurek. Tymczasem waszmość ma do wyboru te szaty. A gdzie moje ubrania? Tam, gdzie powinny były znaleźć się dawno temu, u praczki. Dostaniecie je po audiencji, czyste i nakrochmalone. Waszmość niech oznajmi, kiedy się namyśli co do stroju. No dobrze, wybierzmy sobie jakiś strój. Co my tu mamy? No, ty. Takie o. Takie kolorowe. My sobie weźmiemy, aha. A, dobra, niech będzie to. Dobra. Może to dla waszmości nowum, ale przewiązany na biodrach ręcznik nie jest strojem stosownym do audiencji. Jak to nie? Dobra. Okej, myślałem, że... Miałem mu powiedzieć, jak wybiorę. Dobra. Tyk. A mówią, że szata nie zdobi człowieka. Czy waszmość jest kontent ze stroju? Kontent byłbym w ćwiekowanej kurtce i z mieczem na plecach. Ale trudno, skoro wpadłem między wrony. Słucham? Takie powiedzenie. To co teraz? Będziesz mnie pudrować? Nie ma potrzeby. Waszmość posiada dostatecznie jasną karnację. Ale nim staniecie przed władcą południa i północy, muszę się upewnić, że waszmość wie, jak... Oh my god, dawaj chłopie, bo już naprawdę... Nie jestem takim chamem, żebym nie wiedział, jak się ukłonić. To niech waszmość zademonstruje. Tak, proszę waszmości, można co najwyżej ukłonić się kurwie pod latarną, a nie cesarzowi Nilfgaardu. Proszę patrzeć. Stopa wyciągnięta, dłoń wyprostowana, głowa w dół, aż broda dotknie piersi. Niech waszmość powtórzy. Stopa wyciągnięta... to była pra... co? O! Proszę waszmości, to nie czas ani miejsce. Boże, co to było? Czekajcie. Patrzy uważnie. Stopa wyciągnięta, dłoń... Aha, lewa do przodu. I prawa do piersi, dobra, 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 dobra. Niech waszmość powtórzy. Co to było? No, połóż prawo, no, dobra. On jakby dubował. Ruchom brakuje płynności i gracji, ale po nordlingu mniejszy. I tak mu się nie ukłonię, więc wiecie. Proszę za mną. Ja tylko, żeby on mi dał spokój. No wie. Cesarza waszmość odezwie się tylko na wyraźne życzenie, odpowiednio go tytułując. Wasza arcymagnificencja? Widzę, że waszmość w humorze do żartów. Boję się, że cesarz może tej dyspozycji nie podzielać. Wystarczy wasza wysokość. Wypowiedziane głośno, wyraźnie i z szacunkiem. No dobra, zobaczmy, czego on chce. Imgrymie ep art hercer, deitfen adan in karn ep morwut, emhyr far emreis. Czekaj, patrzcie teraz. Okej? No kurde, łatwo. Wasza cesarska mość. Areir ep to orde,
Evelien Namen Vadgen Vavort. Tyle miesięcy na dworze Foltesta, a wciąż nie opanowałeś podstaw etykiety. Znasz to powiedzenie. Starego psa nowych sztuczek nie nauczysz. Zgaduję, że nie wezwałeś mnie, żeby powspominać stare dobre czasy, więc... Milcz. Moja córka Cyrilla wróciła. Jest w niebezpieczeństwie. Takie zdjęcie. Dziki gon. Masz ją znaleźć i przyprowadzić do mnie. Ilu ludzi liczy twoja armia? 20 tysięcy? 30? Czemu akurat ja? Wiesz przecież, bo ci ufa. Ufa, prawda? Więc powiedz, czemu jej szukasz? Przecież nie chodzi o to, żebyście nadrobili stracone lata, prawda? Chodzi o rację stanu, jak zawsze. Słuchaj, skończmy te podchody i tak się zgodzisz. Choćby dlatego, że ci zapłacę. Więcej niż zwykle bierzesz za zlecenie. Znacznie więcej. Potrzebuję informacji, nie motywacji. Ciri zostawia mało śladów. Ciężko będzie ją wytropić. Możesz liczyć na pomoc mojego wywiadu. I wojska, jeśli zajdzie potrzeba. Resztę powie ci Yennefer. Koniec audiencji. Mereryt. Zaprowadź go do czarodziejki. Czy wasz mość nie zrozumiał? Czy nie dość wyraźnie? Dobra, tam się nikt ciebie nie pytał. Spokojnie, nic się nie stało. Wasz mości nic, prawda? Ale mnie czeka kara. Jaka kara? Niech wasz mość trzyma się blisko i nikogo nie zaczepia. Dość łamania etykiety na jeden dzień. A jest południe. Spokój. Wiesz, z kim masz do czynienia, żołnierzu. Jestem Herewart II. Co oni tam robią? Nie dość, że każdy mi się miał czas na spacerowi. To jeszcze w czyim towarzystwie? Grabarza! Niech bogowie mają cię w swojej opiece. Jakby mi to robiło różnicę, domagam się. No nie, on znowu coś będzie chciał ode mnie. Nara. Wiecie co, ja jestem na etapie, oczywiście nie przeczytałem jeszcze wszystkich książek, jeszcze mi trochę brakuje do tego, ale... Trochę nie do końca rozumiem ten motyw z tym, że Emher jest ojcem Ciri. W każdym razie pewnie nie dotarłem jeszcze do tego momentu w fabule, w książce. Dlatego mnie to tak trochę dziwi, ale dobra, przyjmijmy na razie, że tak jest. No wio. Gdy wasz mość skończy, proszę do mnie przyjść po swoje rzeczy. Dobra. Zamienimy słowo z Yennefer i spadamy, znaczy kończymy odcinek. Bo znowu będzie trwał tydzień. Geralt, wyglądasz szałowo w tym kubraku. Ja tam nie mogę się doczekać, aż go zdejmę. W innych okolicznościach potraktowałabym to jako propozycję. Może nawet bym z niej skorzystała. Ale mamy co robić. Już rozumiesz, czemu jestem na dworze Emhyra? Mhm. I wygląda na to, że płyniemy odtąd na tej samej łodzi. Ciri rzeczywiście wróciła? Nie ma mowy o pomówce? Zobacz. Według relacji naszych agentów wygląda teraz mniej więcej tak. Mała wiedźminka wyrosła na niezłą pannicę. A niech mnie rzeczywiście wydoroślała. Trochę lat minęło, odkąd ćwiczyliście razem w Kermoren. Wiele się zmieniło. Teraz będzie ty nic, a nic. No, wiedziałem, po prostu wiedziałem. A serio, nie pamiętałem tego tekstu. Twoimi niezdarnymi komplementami. Wiedziałem. Ale się na razie na Ciri, dobrze? Racja. Emhyr mówił, że idzie za nią dziki gon. Ciężko byłoby mi w to uwierzyć, gdyby nie wczoraj.
Jak oni nas wywęszyli? Przeze mnie. Widzisz, szukam Ciri od miesięcy. Zaklęcia lokalizacyjne, haruspicja, geomancja i tak dalej. Wiedziałam, że Dziki Gon może to wyczuć i znaleźć mnie. Ale myślałam, że ich oszukam. Cóż, nie do końca ci wyszło. Od jakiegoś czasu czułam, że mam ich na karku i że polują na mnie. Gdyby nie ty i żołnierze Emhyra, dopieliby swego. Nie mogę ryzykować kolejnego takiego spotkania. Pora skończyć z szarami namierzającymi, czas sięgnąć po bardziej tradycyjne metody. Po najlepszego tropiciela, jakiego znam. Musisz ją znaleźć, Geralt, zanim zrobi to Dziki Gon. To gdzie dokładnie widziano Ciri? W dwóch miejscach, w Velen i w Nowigradzie. Ślad w Velen jest najbardziej obiecujący. Pojedź tam w pierwszej kolejności. W karczmie na rozstajach spytaj o kupca Henryka. To agent cesarza, skontaktuje się z tobą. I co, tyle? Żadnego hasła, tajnych znaków? Żadnych tajnych znaków. Przykro mi, że niszczę twoje chłopięce wyobrażenia o pracy wywiadu. Z Nowigradu mamy tylko niesprawdzone informacje, plotki. Ale tam może ci pomóc nasza wspólna znajoma. Niejaka Triss Merigold. Ma ponoć przytulny apartament w kamienicy przy głównym rynku. Na pewno się ucieszy, jak mnie zobaczy. A ty co będziesz robić? Wybieram się zaraz na Skellige. Doszło tam do magicznej eksplozji, która zniszczyła pół lasu. I ma chyba coś wspólnego z Ciri. Będę w Kertrolde. Dołącz tam do mnie, jak już się czegoś dowiesz. Zanim się rozstaniemy, czemu nie odezwałaś się wcześniej? Bo mnie nie potrzebowałaś? Nie, bo ty mnie nie potrzebowałeś. Słyszałam, że tworzyłeś z Triss świetną parę. Jen, straciłam. To jest twoja wymówka? Spotyt. Bo jeśli jeszcze usłyszę, to nie tak jak ci się wydaje, albo dzięki temu zrozumiałem, jak cię kocham, to nie ręczę za siebie. O Jezu. Dobrze. Zazdrosna. Szkoda, ale rozumiem. Czas goni. Goni, prawda. Więc może od razu teleportuję cię do Velen. O nie, nie ma mowy, pojadę konno, jak tylko się przebiorę. Jak wolisz. A tak na marginesie, naprawdę dobrze ci w czarnym aksamicie. Mówisz, może oprzyję sobie nim zbroję. Powodzenia, Jen. I wzajemnie. Słuchaj, jeżeli chcesz się dowiedzieć, co się działo na świecie, gdy włóczyłeś się z Wesemirem po bezdrożach, porozmawiaj z ambasadorem Far Atre. To on, o tam. I Geralt, wiem, że jest wojna i tak dalej, ale nie próbuj zostać bohaterem, dobrze? Po prostu sprawdź te ślady i przyjedź do mnie. W jednym kawałku. Będę na ciebie czekać. No, widzicie, niby Triss, nie Triss, ale tutaj Geralt jest cały czas, dobra. A mogę z nią jeszcze pogadać? Tak. Bo! Dawaj, pójdę z nią. Dobra. Też nie wyszło. Dobrze, kończymy sobie w tym miejscu. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Będziemy sobie jechać do Velen. Tyle, trzymajcie się. Hej, hej.